Wojciech Skurkiewicz, wiceministrem obrony narodowej. Będą pieniądze dla klubów sportowych i na kulturę. Radni PiSu oburzeni zachowaniem władz Radomia. Poranny paraliż komunikacyjny w Radomiu. Wszystkiemu winny śnieg i lód na ulicach. O godzinie 10 poseł ziemi radomskiej Wojciech Skurkiewicz otrzymał z rąk ministra obrony narodowej nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Oficjalnie Wojciech Skurkiewicz będzie w MON odpowiedzialny między innymi za kontakty z parlamentem, współpracę z organizacjami proobronnymi i pozarządowymi oraz współpracę z wojskowymi placówkami muzealnymi. Jak udało nam się ustalić, w resorcie obrony Wojciech Skurkiewicz ma być także odpowiedzialny między innymi za nadzór nad budową w Radomiu nowej siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu. Siedziba ma składać się między innymi z Centrum Usług Biznesowej całej PGZ oraz hali wystawienniczej, na której prezentowane mają być najnowsze osiągnięcia polskiej zbrojeniowej myśli technicznej, w tym produkty radomskiej fabryki broni. Wojciech Skurkiewicz ma być także odpowiedzialny między innymi za nadzorowanie prawidłowej współpracy wojska ze stroną cywilną. To bardzo ważna kwestia związana z rozbudową i rozwojem w Radomiu portu lotniczego, także w kontekście podpisanego przez miasto Radom i przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze listu intencyjnego w sprawie lotniska na Sadkowie. 48-letni Wojciech Skurkiewicz jest przewodniczącym Miejskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Swoją polityczną drogę rozpoczął w 2006 roku. Został wówczas radnym oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomiu. W 2007 roku z list Prawa i Sprawiedliwości z powodzeniem ubiegał się o mandat senatora RP. W wyborach w 2011 roku ponownie został wybrany senatorem i objął stanowisko przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej. 4 lata później ubiegał się o mandat posła. Zdobył mandat jako jeden z pięciorga posłów PiS z ziemi radomskiej. W Sejmie został między innymi wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Od 2017 roku jest członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej. Jest byłym dziennikarzem między innymi radomskiego Radia AWE oraz Radia Plus. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wojciech Skurkiewicz jest żonaty, ma 4 córki. Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że władze Radomia wprowadzają mieszkańców w błąd, jeśli chodzi o uchwalony w ubiegłym tygodniu budżet. Jak przekonuje Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, poprawki wprowadzone przez opozycję są w pełni korzystne dla mieszkańców. Do czynienia mamy z oszustami politycznymi. I dlatego ta konferencja prasowa musi odkłamywać to, co oszuści polityczni przekazują opinii publicznej. Już w grudniu mieliśmy próbę zastraszenia nauczycieli przez środowisko pana prezydenta, mówiące o tym, że nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia, nauczyciele nie otrzymają trzynastek. Nic takiego się nie stało. Teraz kolejnym etapem straszenia są kluby sportowe. Władze Radomia oświadczyły, że zmiany wprowadzone w budżecie miasta na 2018 rok mogą doprowadzić do tego, że do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trafi mniej pieniędzy, a to z kolei może skutkować tym, że kluby sportowe zapłacą znacznie więcej za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. Jednak zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości nic takiego się nie stanie. W 2017 roku pan prezydent Witkowski przeznaczył na wsparcie klubów 7 900 000 zł. Teraz w przegłosowanym budżecie jest 7 921 000 zł. Skąd w takim razie pan prezydent twierdzi, że kilkadziesiątkrotnie wzrosną czynsze dla klubów? My nie wiemy. Prawdopodobnie pan prezydent albo próbuje straszyć te kluby, żeby zawiązały jakąś koalicję antyradnych, ale albo miał jakiś ukryty cel, żeby rzeczywiście zniszczyć radomski sport. Jednocześnie radni Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że na sprzątanie, a także odśnieżanie miasta w 2018 roku zarezerwowano takie same lub nawet wyższe sumy niż w budżecie na 2017 rok. Radni opozycji nie zgadzają się również z tym, że ich poprawki doprowadziły do cięć finansowych w kulturze. Ich zdaniem jest wręcz odwrotnie i głównie chodzi tu o dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr. Proszę zwrócić uwagę. Miejski Ośrodek Kultury w ubiegłym budżecie, w ubiegłym roku miał 2 015 000 zł, teraz ma 2 026 000 zł. To jest
to, co rzekomo, żeśmy niszczymy kulturę, a my mamy jeszcze więcej pieniędzy. Niewiele, ale więcej. Radni PiSu po raz kolejny powtórzyli, że są gotowi na wprowadzanie zmian w budżecie miasta, o ile zostaną one poparte przez prezydenta odpowiednimi argumentami. My jesteśmy gotowi do rozmów i chcemy, żeby pan prezydent przychodził za każdym razem, kiedy jest coś wartościowe, potrzebne, żebyśmy mogli się nad tym pochylić i uchwalić budżet tej imprezy. Ale nie zgadzamy się na to, żeby pan prezydent robił sobie za nasze pieniądze, podatników miasta kampanię wyborczą. A najbliższa sesja Rady Miejskiej w Radomiu ma się odbyć w ostatni poniedziałek lutego. Sukcesem zakończyły się poszukiwania 53-letniej Beaty Wasilak. Jak udało nam się ustalić, radomianka została zauważona przez znajomego rodziny, gdy stała na jednym z przystanków autobusowych w Radomiu. Przypomnijmy, że policja przez kilka dni intensywnie poszukiwała zaginionej, choć o szczegółach akcji poszukiwawczej funkcjonariusze mówić nie chcą. Kilka dni temu otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu 53-letniej mieszkanki Radomia. Sprawą zaginięcia zajmowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Z informacji, które otrzymaliśmy od rodziny, kobieta w nocy z 28 na 29 stycznia wyszła z domu, nie nawiązywała kontaktu z rodziną. Natomiast otrzymaliśmy informację, że w sobotę 3 lutego kobieta wróciła do miejsca zamieszkania. Rodzina apelowała o pomoc w poszukiwaniach m.in. na portalach społecznościowych oraz na tablicach reklamowych. Radomianie licznie włączyli się w poszukiwania i m.in. poprzez udostępnianie postów przekazywali dalej informacje o zaginionej radomiance. Ostatecznie rodzina zaginionej nie chciała komentować całego zajścia. Wystarczyło kilkadziesiąt minut obfitych opadów śniegu i w poniedziałek na radomskich ulicach zrobiło się niebezpiecznie, a autobusy miały spore opóźnienia. Od godziny 7.30 do godziny 9.30 w wielu miejscach kierowcy mieli problemy, aby podjechać pod górę. Tak było na przykład na ulicach 25 Czerwca oraz Struga. Trudna sytuacja była również na ulicach w centrum miasta, jak na przykład na ulicy Reja. Faktycznie rano mogliśmy mówić o lekkim paraliżu komunikacyjnym, natomiast sytuacja z każdą godziną ulegała zmianie. Gdy tylko zaczęło solidniej sypać, na ulicę wyjechały pługopiaskarki. Był to cały zestaw. Obecnie mamy 16 pługopiaskarek, więc wszystkie starały się odśnieżać ulicę tak szybko, jak to oczywiście możliwe. Należy pamiętać jednak o tym, że zanim pługopiaskarki dojechały w kilka miejsc, no, zdarzyło się już kilka kolizji drogowych. Potworzyły się zatory, a to także utrudniało pługopiaskarkom pracę. Przed godziną 12 zdecydowana większość ulic w Radomiu była już czarna, a ruch aut odbywał się płynnie. Kilkadziesiąt minut opadów śniegu wystarczyło jednak, aby na terenie powiatu oraz w mieście doszło do poważnych stłuczek oraz wypadków. Od 6 do godziny 10 odnotowaliśmy 18 zdarzeń drogowych, to przede wszystkim kolizje, między innymi w miejscowości Oblast na terenie gminy Przytyk. Kierująca pojazdem marki Skoda na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu, pojazd dachował. Do zdarzenia drogowego doszło również przy Galerii Słonecznej. Tam kierujący Oplem wjechał w sygnalizator. Synoptycy zapowiadają, że opady śniegu mogą pojawić się również we wtorek około godziny 2 w nocy. Temperatura spadnie do minus 4 stopni. Mamy dla Was kolejne wydanie raportu piłkarskiego. Tym razem z naszą kamerą byliśmy na sparingach Radomiaka Radom ze Stalą Stalowa Wola oraz Polonią Warszawa. Do tego przyglądaliśmy się przygotowaniom Centrum Radom, LKS Promna, Rezerw Radomiaka Radom oraz Młodzika Radom. Zapraszamy! Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. Super Express Taxi. Ekspresowe taksi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga! Tylko z nami co dziesiąty przejazd gratis. Telefon 48 191 91. W
Fundacja Zdążyć z Pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku. KRS 5037904. KRS 00003-7904. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz. 8225 Bazan Dariusz. Nie współczuj, tylko działaj. We wtorek w Radomiu na zmianę słońce i chmury. W pierwszej części dnia mogą pojawić się przelotne opady śniegu na termometrach stopień poniżej zera. W środę pochmurno, ale bez opadów. Temperatura wzrośnie do 1 stopnia powyżej zera, ciśnienie delikatnie w dół. W czwartek bez większych zmian w aurze, wciąż pochmurno i zimno. Barometry w południe wskażą 1018 hektopaskali.